układ limfatyczny, budowa i działanie. Układ limfatyczny, można powiedzieć, jest tak w cieniu układu krwionośnego. I pamiętamy o nim najczęściej chyba właściwie na lekcjach biologii. Później myślimy tylko o układzie krwionośnym. A oczywiście ten układ spełnia bardzo ważną funkcję, ale o funkcji i roli układu limfatycznego będzie materiał za tydzień. Dzisiaj budowa i działanie. A układ limfatyczny jest to układ otwarty, składający się z tkanki limfatycznej, z której są zbudowane narządy limfatyczne oraz z otwartych naczyń limfatycznych. Te otwarte naczynia są połączone z układem krwionośnym. Poza narządami i naczyniami jest też, co oczywiste, limfa, czy też można powiedzieć chłonka. W skład niej wchodzi coś najważniejszego. Są to limfocyty, czyli taki główny, najważniejszy element limfy, no i można powiedzieć całego układu limfatycznego. Ale omówmy po kolei składniki, elementy raczej układu limfatycznego. Zaczniemy od naczyń limfatycznych. To one transportują chłonkę i te naczynia składają się z naczyń chłonnych, zbiorczych. One charakteryzują się grubymi ściankami i zastawkami zapobiegającymi cofaniu się chłonki oraz z naczyń włosowatych. Te nie posiadają zastawek i są zbudowane z śródbłonka. Zaczynają się ślepo i te naczynia odprowadzają limfę z tkanek do krwioobiegu. Oraz kolejnym elementem układu są narządy limfatyczne. Te dzielimy na centralne oraz na obwodowe. Do obwodowych należy grasica i szpik kostny, a do obwodowych węzły chłonne, wyrostek robaczkowy, grudki chłonne, migdałki podniebne i śledziona. Wzdłuż naczyń limfatycznych występują narządy zwane węzłami limfatycznymi. To w nich filtrowana jest limfa, która zbiera substancje szkodliwe dla nas, dla naszego organizmu. Czyli ta główna, bardzo ważna funkcja układu limfatycznego. Te węzły chłonne w większych skupiskach znajdują się na szyi, pod pachami, w pachwinie, na brzuchu, klatka piersiowa. Dlatego na przykład, gdy nasz organizm, układ limfatyczny walczy z jakimś zagrożeniem, na przykład z infekcją, to te węzły chłonne na przykład są sprawdzane przez specjalistów, ale są zgrubione, są, można powiedzieć, niekiedy bolące, ponieważ nasz organizm walczy, no i ma duże trudności. Więc na początku płyn jest zbierany. Ten płyn znajduje się w przestrzeni międzykomórkowej, przesącza się z naczyń krwionośnych i jest zbierany przez te włosowate naczynia limfatyczne, te najdrobniejsze. Te łączą się ze sobą i tworzą naczynia chłonne, a one znowu dalej tworzą główny przewód piersiowy, a ten łączy się z układem krwionośnym. Tu warto powiedzieć o tym, jak spływa limfa, w jaki sposób ta limfa z tego, można powiedzieć, śmiało całego naszego ciała trafia tam, gdzie trzeba. Oczywiście na początku są te naczynka włosowate, które powoli stają się coraz grubsze i przechodzą w kolejne elementy układu, żeby ten transport tej chłonki limfy był wydajny. Zacznijmy od prawie środka, czyli tego układu, czyli od zbiornika mleczu. Znajduje się on w jamie brzusznej, to jest takie rozszerzenie na początku przewodu piersiowego, na początku, no to patrząc od dołu tego przewodu piersiowego. Tu od nóg i od miednicy limfa płynie do pni lędźwiowych, te do tego zbiorniczka mleczu. Do niego trafia też chłonka z pnia jelitowego, czyli z brzusznego układu pokarmowego. Z tego zbiornika wychodzi wspomniany przewód piersiowy, który idzie oczywiście prawie cały czas do góry. I do niego spływa limfa chłonka z głowy, szyi i z lewej połowy klatki piersiowej plus lewa ręka. I ten przewód piersiowy prowadzi do kąta żylnego. No i tam się łączy z naszym układem krwionośnym. A reszta ciała, czyli większa część górnego prawego ciała, trafia do pnia chłonnego prawego, a ten prowadzi do prawego kąta żylnego. Czyli to nasze ciało jest tak dosyć ciekawie podzielone. Ten układ chłonny, limfatyczny jest tak ciekawie podzielony i w różny, można powiedzieć, sposób trafia to wszystko, no, tam, gdzie trzeba, tak, żeby
ta rola, funkcja limfy i całego układu mogła być spełniona. Aha, jak porusza się limfa? To nie żadna magiczna rzecz, tylko porusza się dzięki skurczom mięśni. Oczywiście to wytłumaczenie może być troszkę chaotyczne, ale budowa układu limfatycznego jest czymś bardzo skomplikowanym i bardzo ciekawym. Niestety chyba na lekcjach biologii układ krwionośny to jest bardzo dużo miejsca, a układ limfatyczny jest tak po łebkach potraktowany. Zapraszam tutaj od razu też na kolejną część, czyli na rolę i funkcję układu limfatycznego, po co on w ogóle jest i dlaczego jest taki ważny, ponieważ no bez niego no byłby duży problem. Oraz oczywiście na kolejne części, gdzie zajmę się innymi częściami naszego ciała. Jak są zbudowane oraz do czego służą. A teraz dziękuję. Oczywiście zapraszam do udostępnienia, opublikowania, pokazania, wrzucenia na swoje media społecznościowe, pokazania znajomym i też zapraszam na inne materiały oraz na inne kanały. Linki w opisie.